Pan Jacek pyta, no w związku z pewną pańską wypowiedzią, czy pan sądzi, że Jan Kulczyk żyje? Nie będę tej sprawy więcej komentował. Bo pan coś takiego powiedział, że o ile Jan Kulczyk nie żyje, to coś tam. Jeszcze raz powtarzam, nie będę tej sprawy komentował. Ale czy to się bierze z jakichś pańskich podejrzeń? No, bo człowiekowi się wyrywają takie zdania nieprzypadkowo. No. No, czasami się człowiekowi wyrywają takie zdania nieprzypadkowo, czasami przypadkowo. Zwłaszcza jak się jest zmęczonym. I pan był wtedy zmęczony? Każdy minister pracuje w stanie permanentnego przemęczenia. Pan Tomi pyta, dlaczego na uczelniach studenci tworzą nowe technologie, a nikt nie umie tego wykorzystać? Przykładów jest masa, wystarczyłoby objąć opieką państwa nowe projekty i technologie. No, to sytuacja nie jest aż tak optymistyczna, ale rzeczywiście niedawno w Krakowie podczas bardzo ciekawego kongresu poświęconego czwartej rewolucji przemysłowej wraz z panem premierem Morawieckim ogłaszaliśmy plan takiego wielkiego wsparcia dla startupów. To jest plan adresowany przede wszystkim do takich wynalazców, którzy są w wieku studenckim, czy są doktorantami. I no, chcę powiedzieć, że jest do wykorzystania, będzie do wykorzystania około 6 miliardów złotych. Nie ma tego typu wsparcia dla startupowców nigdzie na świecie. Pan Piotr pyta, jakie ma pan plany odnośnie habilitacji? Czy zamierza pan ją znieść, powrócić do poprzednich rozwiązań, automatyzm po uzyskaniu iluś punktów? Tego ostatniego nie rozumiem. A ja pewnie rozumiem, punktów, tak, nie, to już rozumiem. Tak. Oczywiście. To wymaga dyskusji, tak jak cała nowa ustawa. Daliśmy sobie 2 lata na to, ogłosiłem konkurs. W tej chwili pracują 3 konkurencyjne zespoły. One zaproponują alternatywne rozwiązania, a następnie będziemy nad tymi alternatywnymi rozwiązaniami debatować. Gdybyśmy dzisiaj znieśli habilitację, to przy niskim poziomie doktoratów skutkowałoby to dewastacją systemu szkolnictwa wyższego. Natomiast moim zdaniem trzeba wypracować mechanizmy, procedury stopniowego odchodzenia od habilitacji pod warunkiem, że zastąpiona będzie doktoratami na naprawdę światowym poziomie. Chcę też powiedzieć, że już wkrótce ogłosimy plany bardzo, no nie chcę powiedzieć, być może to byłoby za dużo powiedziane, że rewolucyjne, ale chyba przełomowe, to znaczy tak zwanych plany tak zwanego doktoratu przemysłowego, doktoratu habilitacji. Chodzi o to, żeby karierę akademicką można było robić nie w oparciu o prace teoretyczne i plus dydaktyka, tylko w oparciu o wdrożenia gospodarcze. To jest bardzo dobrze przemyślany projekt, cyzelujemy szczegóły. Czyli rozumiem, że ktoś, kto by w urzędzie patentowym na przykład zarejestrował tak jakiś ważki wynalazek, nie musiałby pracować naukowo, tylko na podstawie tego wynalazku dostawałby doktorat przemysłowy. Nie do końca w ten sposób. Chodzi raczej o takie dualne studia doktoranckie, że częściowo pracowałoby się i było opłacane przez firmę zainteresowaną daną innowacją, a częściowo byłoby się na studiach doktoranckich, ale to jest dosyć złożony projekt. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie starczyłoby nam czasu na inne pytania. Pan Tomi jeszcze pyta. Jaki kraj pozwala, żeby wyjeżdżała mu inteligencja i realizowała swoje projekty za granicą? Doskonałe pytanie. To jest to pytanie, które ja zadawałem kolegom z Platformy, kiedy oni cieszyli się, że tak się otwarliśmy na Europę, że aż 2 miliony Polaków wyemigrowało. W większości właśnie młodych, zdolnych, dobrze wykształconych. Musimy stworzyć lepsze uczelnie również w tym celu, żeby zahamować odpływ młodych elit. Dzisiaj jest tak, że w każdym roczniku duża część potencjalnych elit narodowych, przyszłych, a właściwie niestety niedoszłych liderów polskiej gospodarki, administracji, mediów, polityki, nauki wyjeżdża studiować na czołowych uniwersytetach europejskich czy amerykańskich i ogromna większość z nich już nie wraca do Polski. Jak należy z tym przeciwdziałać? Trzeba stworzyć uczelnie w Polsce, które będą kształcić na poziomie porównywalnym z czołowymi uczelniami europejskimi. Uczelnie amerykańskie, te najlepsze, bo przeciętny poziom kształcenia w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest specjalnie wysoki, ale te najlepsze uczelnie amerykańskie dzielą od polskich uczelni lata świetlne.
Pani Katarzyna pyta, jakie były koszty cofnięcia konkursu na antyplagiaty? Kosztów nie było żadnych, natomiast jest oszczędność rzędu 90 milionów złotych w dodatku. Za te 10 milionów, bo taki będzie koszt wyprodukowania nowego systemu, za te 10 milionów dostęp do tego nowego systemu antyplagiatowego będą miały wszystkie uczelnie, a nie kilkadziesiąt wybranych. Polak pyta, co przekonało pana do przejścia do Prawa i Sprawiedliwości? Czy wzorzec Jarosława Kaczyńskiego? Nigdy nie przeszedłem do Prawa i Sprawiedliwości. No, do obozu Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jako polityk Platformy, będąc w sporze politycznym z Jarosławem Kaczyńskim, podkreślałem, że to jest wybitny patriota i na pewno to jest polityk z wizją. Można się z tą wizją zgadzać lub nie. No ale ja miałem w Platformie szefa, który mówił, że wizje polityczne to nic innego jak omamy. I to pana przekonało? Odszedłem z Platformy ze względu na miałkość polityki ciepłej wody w kraju. Uważam, że niestety straciliśmy, bo byłem przez 6 lat z tych 8, kiedy Platforma była u władzy, straciliśmy te najlepsze lata, żeby dokonać takiego cywilizacyjnego skoku. Ja nie uważam i zresztą chyba nikt z polityków PiS-u także nie twierdził, że Polska jest krajem w ruinie. Polska jest krajem, który przez 25 lat osiągnął bardzo dużo, ale można było osiągnąć zdecydowanie więcej. Co ze szkołami, gimnazjami i szkołami podstawowymi? Czy pan ma jakiś pomysł na to, jak ta sprawa powinna zostać rozegrana i czy gimnazja rzeczywiście powinny zniknąć? To nie jest w gestii ministra nauki i szkolnictwa wyższego, tylko w gestii ministra edukacji. Pani minister Zalewska wkrótce ogłosi swoje plany, przedstawiała je na ostatnim posiedzeniu rządu. Proszę wybaczyć, że nie będę ich ujawniał, byłoby to nie fair wobec koleżanki. Natomiast mogę powiedzieć tylko, że w programie mojej partii Polski Razem jest likwidacja gimnazjów, więc trudno, żebym się z tym postulatem nie zgadzał. Ten pomysł przedwczoraj chyba prezydent powiedział 4 plus 4 plus 4, czy tam 4-4-4, co nie jest ustawieniem piłkarzy na boisku, tylko w tym przypadku 4 lata szkoły podstawowej, 4 lata gimnazjum czy szkoły ponadpodstawowej, 4 lata liceum. To jest pomysł, który jest w rządzie rozważany? Dla mnie taki pomysł byłby zbyt skomplikowany z punktu widzenia ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe i za naukę. Kluczowy jest powrót do 4-letniego liceum, bo to jest największa negatywna strona gimnazjów. Obok tego, że do nowych szkół, do nowego szczebla szkół, czyli gimnazjalnego, trafiają młodzi ludzie w bardzo trudnym wychowawczo okresie, to największą negatywną stroną gimnazjów jest fakt, że licea mają charakter kadłubowy. No, gimnazja też potroszę. To jest chyba w ogóle wydaje problem. Wydaje się, że ta reforma niestety się nie sprawdziła. Ja sam opowiadałbym się za powrotem do modelu 8 plus 4. No to ostatnie pytanie. Czy jako minister sprawiedliwości za czasów rządów Platformy nie widział pan działań seryjnego samobójcy? Bo wie pan, że w internecie to jest bardzo popularna taka teza czy teoria. Co pan na nią? Nie mam i mówię to teraz nie taktycznie, bo w pierwszej części rozmowy zastanawialiśmy się nad złożonymi relacjami polityki i prawdy, a tutaj mówię w pełni otwarcie. Nie mam wiedzy na temat istnienia seryjnego samobójcy, aczkolwiek jest sporo przesłanek, że niektóre śmierci są bardziej tajemnicze niż można by na pierwszy rzut oka sądzić. Które na przykład? No, chociażby śmierć generała Petelickiego. Dopatruje się pan w niej czegoś, co jest inne niż jeszcze ustalenia śledztwa? Jeszcze raz podkreślę, nie mam wiedzy, znaki zapytania pozostają. Dziękuję bardzo. Dziękuję.